Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Wspólnie z posłem Tadeuszem Maziewiczem znajdujemy się na osiedlu Kaczebuki w Gdyni. Razem z nami są mieszkańcy tego osiedla, a są nie z przypadku. Program Mieszkanie Plus to miała być szansa dla tych, których nie stać na własne mieszkanie albo którzy nie mogą dostać kredytu w banku. Niestety okazało się, że ten program to jest po prostu jedna wielka klapa. 3 lipca 2018 roku, dokładnie w tym miejscu, pan premier Morawiecki wbijał pierwszą łopatę pod budowę tego osiedla. I takich osiedli w całej Polsce jest rzeczywiście więcej. W Sejmie pan premier Morawiecki mówił, że to będzie wielki cywilizacyjny program. Mówił też o tym, kierując swoje słowa w stronę opozycji, że to jest wielka kula śniegowa, która nas przygniata, ale dzisiaj wygląda na to, że ta kula śniegowa przygniotła mieszkańców. Mieszkańcy za chwilę sami opowiedzą o tym, z czym się borykają. Nie chodzi tylko o jakość wykonania tych mieszkań, o brak poczucia odpowiedzialności za mieszkańców, którzy tutaj się wprowadzili, ale przede wszystkim o kwestie finansowe. Mieszkanie, które miało przykładowo kosztować 550 tysięcy złotych, mieszkanie 66-metrowe, nie uwierzą Państwo, ile według aktualizacji cennika PFR-u ma kosztować mieszkańców po podpisaniu kolejnej umowy. To ma być 1,5 miliona złotych. Takich cen nie ma nawet dzisiaj na rynku w Gdyni, nie mówiąc już o tym, że to nie jest centrum miasta i zagospodarowanie tego terenu wokół wymaga jeszcze wielu, wielu inwestycji. Zanim oddam głos mieszkańcom, jeszcze pan poseł Tadeusz Aziewicz. Szanowni Państwo, rząd oszukał ludzi. Obiecano ludziom mieszkania, wykorzystując ich trudne sytuacje życiowe i postawiono w sytuacji, w której no, czasami nawet nie bardzo mają ruch do tyłu, ponieważ spotkali się z zupełnie innymi realiami niż te, które im obiecywano. Mamy tutaj do czynienia z czymś, co miało być programem społecznym, a w praktycznej realizacji przypomina taki XIX-wieczny kapitalizm. Ja patrzę na problem w kontekście relacji pomiędzy konsumentami, bo Państwo są konsumentami, a deweloperem i tą rolę w tym momencie pełni PFR. Wydaje mi się, że ma tutaj miejsce stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych. Wydaje mi się, że można interweniować w oparciu o ustawę o zbiorowych interesach konsumentów. Ja już przygotowuję posiedzenie podkomisji ochrony konkurencji i konsumentów, którą kieruję i zwracam się do prezesa odpowiedniego urzędu o przygotowanie takiej informacji na temat ochrony konsumenta na rynku usług deweloperskich ze szczególnym uwzględnieniem programu Mieszkanie Plus, bo wydaje mi się, że PFR nadużywa przewagi kontraktowej. No, traktuje ludzi właściwie jak pionki na szachownicy. Nie rozmawia z ludźmi o zmianach w ustaleniach, na które się zgodzili. Tak jak tutaj rozmawiałem z Państwem, no to nie są na pewno traktowani podmiotowo, są traktowani właściwie jako obywatele innej kategorii. Tak nie powinno być. Tego rodzaju praktyki nawet na otwartym rynku są zakazane i są kontestowane. No warto też sprawdzić te umowy w kontekście niedozwolonych klauzul umownych. Ja tych umów nie widziałem, więc nie wiem, czy tam nie ma pewnych zapisów, które można zakwestionować. No na pewno będziemy się starali pomóc i na pewno opinia prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie tutaj bardzo istotna, bo on ma narzędzia, żeby interweniować. Bardzo dziękuję, panie pośle. Teraz poproszę pana Krzysztofa Kluskę o zabranie głosu, a później pan Paweł Szyszko. Obaj są mieszkańcami. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Kluska. Jestem mieszkańcem tego osiedla, wybudowanego w ramach programu Mieszkanie Plus. Wraz z mieszkańcami czujemy się oszukani przez rząd, który z programu społecznego reklamowanego w kampanii wyborczej, mającego zapewnić swoje mieszkanie z możliwością dojścia do własności na korzystnych dla nas warunkach, pomagając tym samym rodzinom wielodzietnym, osobom niepełnosprawnym i seniorom, rząd zrobił sobie prywatny biznes, sięgając do naszych kieszeni. Założenia programu znacząco odbiegają od jego rzeczywistej realizacji, wpędzając nas w nie lada problem. Zaufaliśmy rządowi w jego obietnice, inwestując często w surowe mieszkania, oszczędności życia i często również zadłużając się, aby wykończyć wymarzone M. Żądamy przywrócenia oferowanych nam stawek, na podstawie których podjęliśmy ważną życiową decyzję. Jasnych warunków umów dojścia do własności. Realizacji programu zgodnie z jego założeniami,
zagwarantowanymi przez premiera Mateusza Morawieckiego. Bardzo dziękuję i pan Paweł Szyszko. Dzień dobry, Paweł Szyszko. Ja jestem tutaj przykładem pokazania, jak ceny się zmieniły od podpisania umów w 2020 roku, a otrzymanej umowy dojścia do własności w piątek, w ostatni piątek. Podczas podpisywania umowy 2 lata temu koszt mojego mieszkania M3 po całkowitym spłacie na 30 lat miał mnie wynieść 548 tysięcy złotych. Po otrzymaniu obecnej kalkulacji na 360 rat wyliczonych stawek mieszkanie mi wyniesie 1 477 tysięcy złotych. Się pytam, gdzie tu jest pomoc? Dla nas, gdzie tu jest realizacja programu socjalnego, w którym mieliście wspomagać rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne i osoby starsze. Panie Mateuszu Morawiecki, zapraszamy pana tutaj, żebyśmy my jako mieszkańcy mogli rozliczyć pana i pokazać, na czym pana projekt polega i jak oszukujecie Polaków i oszukiliście nas. Dodatkowo chcę pokazać, jaki mamy problem komunikacyjny i lekceważący stan waszych pracowników do nas mieszkańców. Wiele informacji jest przetwarzanych i twierdzicie, że to jest nieprawda, gdy tutaj można powiedzieć 172 rodziny mogą potwierdzić, że obiecywaliście nam gwarantowane stawki dojścia do najmu. Dodatkowo chcę zapytać, jakie są kryteria obecnych dojścia do własności, gdyż wielu z nas wcześniej jakoś otrzymywały pozytywne akceptacje dojścia do własności, po czym po wypisaniu do was maila, że nie zgadzamy się na te stawki, otrzymaliśmy negatywne odpowiedzi. Się pytam, z jakiej to rzeczy powstały takie raptem zmiany decyzji i dlaczego tak dalej nie potraficie nam wytłumaczyć, dlaczego wprowadzaliście nas tyle czasu w błąd. Dlaczego umowy trwały podpisania aż 2,5 roku po wielokrotnym wrzucaniu nam aneksów do umowy. Wiemy, że działki już dawno były przygotowane w księgach wieczystych w 2020 roku, a twierdziliście, że czegoś takiego nie ma. Żądamy wyjaśnień i przywrócenia programu Mieszkanie Plus do stawek, które nie my sobie wymyśliliście. Wasi pracownicy nam obiecywali. Pokazywaliście to w różnych materiałach prasowych. Także w Urzędzie Miasta dostawaliśmy takie informacje od pracowników. Poczuwamy się, żeby Urząd Miasta w Gdyni też wziął odpowiedzialność za nas mieszkańców, a nie zostawiał nas w samopas. Bo tyle, co do was maili wypisaliśmy, na żadne nie dostaliśmy odpowiedzi. Dziękuję. Ogrzewanie może niech pan wspomnieć. A, chciałbym powiedzieć też o naszym ogrzewaniu. Dlaczego kotłownia, która jest obok nas, dyktuje nam stawki 30 zł większe za gigajoule obok bloku, który czerpie ogrzewanie z tego samego budynku. Dlaczego jest różnica taka stawek? To jest o 30 zł za gigajoule. Skąd ta cena i dlaczego my mamy więcej płacić niż blok obok? Mieszkańcy wyklęci. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Panie Pawle. Szanowni Państwo, jak Państwo widzą, niestety okazuje się, że PFR i osoby, którym zostało zlecone wykonanie tego programu Mieszkanie Plus, po prostu dzisiaj chcą na mieszkańcach zarobić. My na pewno nie będziemy tutaj, nie jesteśmy tutaj dzisiaj po raz ostatni, dlatego że widzimy ten bardzo lekceważący stosunek póki co do mieszkańców, do tych, którzy mówią nie temu cwaniactwu, rządowemu cwaniactwu i kolejnej próbie zarobienia na tych, którzy przecież mieli od rządu otrzymać pomoc. Także bardzo dziękujemy dzisiaj za obecność, ale na pewno będziemy się widzieli regularnie, na pewno odbędzie się w najbliższym czasie czy posiedzenie podkomisji, odbędzie się też posiedzenie Komisji Infrastruktury. Rząd chce, zapowiedział nowy program mieszkaniowy, ale my nie będziemy rozmawiać o kolejnym programie mieszkaniowym, póki rząd nie rozliczy się z programu, który wydaje mu się, że był sukcesem, albo przynajmniej udaje, że był sukcesem, a okazał się jedną wielką klapą. Czy mają Państwo jakieś pytania? Indywidualnie. Dobrze. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy.